Legia Warszawa Real Betis czas na pierwszy mecz stołecznego klubu w fazie ligowej Ligi Konferencji. Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale, kanał 365 dni na piłce. Słuchajcie, czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy, a więc w końcu mamy te nasze polskie rozgrywki. Dziś startuje Liga Konferencji, znaczy formalnie wczoraj, natomiast dziś te polskie mecze, a więc odpowiednio spotkanie Legii Warszawa z Realem Betis, a także wyjazdowy mecz Jagiellonii, która mierzy się z Kopenhagą. Czas na materiały zapowiedziowe i na pierwszy ogień bierzemy Legię, która gra już o 18.45. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o tę rywalizację zespołu Trena Gonzalo Fejo? Co trzeba wiedzieć o z Polski Hiszpanii, no i też jakim składem może tutaj wybiec stołeczny klub. A więc jak mogą wyglądać te wybory personalne portugalskiego szkoleniowca. Dwa słowa też na pewno na temat samej kadry Realu Betis, jak wygląda wycena i jak też tutaj wyglądają rywale. Czy rzeczywiście będą aż takim dużym faworytem i czy Legia w tej konfrontacji ma chociażby minimalne szanse na udany wynik. No o tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam oczywiście wszystkich do subskrypcji kanału, pamiętajcie o tym czerwonym guziku na dole. Jednocześnie też zachęcam do przycisku lubię to pod filmem, natomiast fakty. Najpierw jak to wygląda, jeżeli chodzi o konfrontację z Realem Betis. To jest zespół, który zajął siódme miejsce w tamtym sezonie La ligi, a więc ekipa, która awansowała do fazy eliminacyjnej Ligi Konferencji w czwartej rundzie tych eliminacji pokonała lekko, gładko i przyjemnie ukraiński kryw z Róg i awansowała do fazy ligowej, także ta ścieżka eliminacyjna była jakby zgoła odmienna do tego, co miała za sobą Legia Warszawa, która wyeliminowała no, między nimi e, Brentby, natomiast fakty, jeżeli chodzi o zespół trenera Manuela Pellegriniego, a więc byłego szkoleniowca między nimi Manchester City, e, Malagi, a teraz właśnie Betisu, e, no to jest drużyna, która ma naprawdę ogromną jakość, niezłe gwiazdy w swoim składzie, no i powiedziałbym, że to jest taki zespół z tak zwanego drugiego szeregu. Jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, no i gigantyczna różnica, jeżeli chodzi o jakość, wycenę kadry względem Legii Warszawa. Chyba najmocniejszym takim obrazkiem, przykładnym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o różnicę wyceny kadry między Realem Betis a Legią Warszawa, jest dziś fakt, że najdrożej wycenionym graczem zespołu Realu Betis jest Vitor Roque, a więc piłkarz, który trafił do Betisu na zasadzie rocznego wypożyczenia z Bar Celony. Jego wycena to 30 milionów euro, natomiast jeżeli chodzi o całą drużynę Legii Warszawa, więc wszystkich zawodników, którzy widnieją jako gracze stołecznego klubu, to jest łącznie aż 26 milionów euro, więc na jeden zawodnik kosztuje więcej niż cała Legia, natomiast to są tylko pieniądze. Wiadomo, że pieniądze nie grają, natomiast to jest taka fajna przestrzeń do tego, żeby sobie różne rzeczy porównywać i konfrontować, no ale też obrazuje nam, jaka to jest drastyczna różnica między właśnie Legią a hiszpańską drużyną. Poza Vitorem Roque, którego tutaj trzeba będzie pilnować i który może zrobić dużo zamieszania w tym meczu w Warszawie, na pewno trzeba zwrócić uwagę na Johnnego Cardozo. To jest reprezentant Stanów Zjednoczonych, bardzo ciekawy zawodnik. Na pewno też jednym z groźniejszych piłkarzy jest Giovanni Lo Celso, więc w przeszłości Villarreal czy Tottenham. No i na pewno też Pablo Fornals, a więc sześciokrotny reprezentant Hiszpanii. Natomiast ja tutaj mógłbym mówić godzinami o zawodnikach Ralu Betis. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ich jakość indywidualną. Myślę, że to jest drużyna gdzieś skrojona pod wygrywanie. No, i w tym meczu z Legią tutaj naprawdę trzeba będzie uważać, ponieważ będzie zdecydowanym faworytem. Natomiast mam w głowie ten mecz Legii, prowadzonej wtedy jeszcze przez Kosty Wielnicza w lidze konferencji, wygrany z Aston Villa, gdzie wówczas stołeczny klub postawił się renomowanej drużynie. Drużynie, która no, sprawiła niespodziankę ostatnio w tym meczu Ligi Mistrzów, wygrywając z Bayernem. No i generalnie ekipie, która porównując do Betisu, to jest podobna półka. Więc wydaje mi się, że tutaj odpowiednią taktyką, dyscypliną Legia jest w stanie ugrać dobry wynik. Zresztą akcentował to też na konferencji. Agencji przedmeczowej Gonzalo Fejo, mówiąc, że są świadomi swoich pewnych niedoskonałości, natomiast z odpowiednią właśnie taktyką, podejściem są w stanie zrobić krzywdę Real'owi Betis jak z kolei może zagrać Legia, to znaczy na jakich ludzi może postawić tutaj Gonzalo Fejo muszę powiedzieć, że się trochę zastanawiałem wahałem w sprawie tego jak może wyglądać 11 Legii, Na no to spotkanie z uwagi na to że w ostatnich meczach Gonzalo Fejo trochę rotował, no między innymi ten mecz z z Górnikiem Zabrze, to było spotkanie gdzie oglądaliśmy w barwach Legii czterech zawodników w linii obrony i to była pewna nowość, ponieważ wcześniej drużyna trenera Fejo grała to co zaproponował kosta więc to była trójka z tyłu wahadłowi, no i wyżej wyglądało to tak samo, natomiast no nie wiem czy tutaj i trener Fajo będzie wierny temu zestawieniu, które zaproponował w meczu z Górnikiem, czy tak wrócimy do tego bazowego ustawienia z tyłu. Ja, jak zresztą w tej chwili widzicie na tej grafice, ustawiłem właśnie tak zespół Legia, więc formacja 1-3, 2-3-2, a więc oczywiście trójka obrońców, wahadłowi trzech zawodników w środku i też dwóch napastników. No i teraz króciutko na temat tego składu. W bramce oczywiście Tobiasz, wyżej wydaje mi się, że może zagrać Pankow, a więc strzelec gola w meczu z Górnikiem Zabrze, dalej Augustyniak, widoczny na tej grafice i Steve Capuadi wydaje mi się, że to jest obecnie trójka obrońców najlepsza, jeżeli chodzi o taką mobilność, doskok, no i też fakt, że tutaj trzeba będzie naprawdę hasać i wykazać się niezłymi warunkami motorycznymi w konfrontacji z Betisem, jeżeli chodzi właśnie o motorykę, to też no, trzeba powiedzieć, że tutaj zdecydowanie najlepsi skrzydłowi, a więc raczej Wszołek, niekoniecznie Chodyna, no i raczej Winagra, niekoniecznie. Patryk Kuny z kolei środkowa linia, no niezależnie od tego, czy to powołanie jest sensowne i tutaj uzasadnione dla Maxa Ojedele, to wydaje mi się, że może grać w tym meczu z Betisem, ponieważ to spotkanie z Górnikiem naprawdę było fenomenalne I tak jak powiedziałem wcześniej przy tego materiału dotyczącego powołań, wydaje się, że tutaj mogło komuś to umknąć, że rzeczywiście Maxi Odele zagrał naprawdę świetny mecz potem z uwagi na właśnie remis Legic, przede wszystkim to jego powołanie no ale naprawdę mecz był klasy światowej i wydaje mi się, że gdyby to powtórzył w konfrontacji z Betisem no to wszyscy byśmy nabrali tej pewności i zaufali Michałowi Probieżowi jeżeli chodzi o powołanie dla byłego zawodnika z United, natomiast jeżeli chodzi o dalszą gdzieś Część tego składu to obok Ojedele jest Lukinia, z wyżej Kapustka, no i z przodu Alfarela i Pekard jako taki duet napastników, no, który będzie się uzupełniał. A więc jeden zawodnik bardzo mobilny, który jest w stanie zagrać szybko w kontakcie, no i drugi wysoki, silny, który będzie zbierał te długie piłki, bo wydaje mi się, że pomysł na ten mecz no, to będzie mimo wszystko długa piłka w stronę Pekarda, walka za odbiór tej drugiej piłki, no i później strzał z dystansu, raczej od takiego gdzieś pomysłu będzie uciekał się ze Legii Warszawa. Poruszył to teren Legii na konferencji, ja też to mówiłem wcześniej przy okazji takiego materiału z symulacją ligi Konferencji, więc jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o mecze Legii i ile punktów jest potrzeba, żeby awansować do tej fazy pucharowej ligi Konferencji, no i właśnie jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o te sześć spotkań w fazie ligowej Ligii Konferencji. Przede wszystkim, no zdecydowanie to jest najtrudniejszy rywal, mówię o Betisie, wydaje mi się, że kolejni przeciwnicy, a więc odpowiednio Baczka Topola, Dynamo Mińsk, Omoja Nikozia, Lugano czy Gordon to nie są rywale z tej samej półki, mówię to oczywiście na bazie rankingu Elo, na kraje, które są w odpowiednich niższych miejscach w rankingu UEFA, czy generalnie taki czysty potencjał, powiedział ludzki w zespole z Sewilli. Natomiast to, co może cieszyć, to fakt właśnie, że najpierw Legia gra z mocnym rywalem, potem zdecydowanie lżej, no i tutaj też wierzę cały czas, że tutaj uda się powtórzyć ten wynik sprzed roku, kiedy we wrześniu 2023 roku zespół prowadzony wtedy przez Kostę dał nam wszystkim kapitalne emocje i wrażenia po tym koncercie, po tym fenomenalnym występie w konfrontacji z Aston Villą, także Legia potrafi grać z mocnymi rywalami, potrafi grać piłkę wielką i liczę tutaj, że powtórzy ten wynik z Betisem, jeżeli chodzi jeszcze o taką gdzieś kwestię matematyki, czy generalnie liczby, no to warto dodać, że mniej więcej 8-9 punktów będzie oznaczało awans do fazy pucharowej, a więc jeżeli Legia na dystansie tych 6 meczów dwa spotkania wygra, 2 zremisuje, to będzie bardzo bliska tego, by awansować do fazy pucharowej, wiadomo, że głupio byłoby na początku przegrywać, bo to niesamowicie sprawiłoby, no, że wyglądałaby Legia gorzej, pewnie w kolejnych meczach pod kątem mentalnym, natomiast myślę, że taki remis, no tutaj można byłoby no, i ja ze swojej strony życzę Legii Remisu, bo wydaje mi się, że to jest taki wynik dobry, e, który tutaj gdzieś oznaczałby, że w kolejnych meczach byłoby trochę łatwiej, a jednocześnie urwanie punktów e, tutaj faworytowi, ponieważ z pewnością Betis będzie chciał walczyć o trzy punkty. Natomiast moi drodzy, słyszymy się dziś o godzinie 18, ponieważ na moim kanale organizuję taki live, live włączony live specjalny, live poświęcony właśnie tym meczom Legii, a także Jagi Startujemy o godzinie 18, 45 minut później rozpoczyna swój bój Lega Warszawa, więc to też będzie taka fajna przestrzeń, żeby sobie pogadać przed spotkaniem, a propos składów, a propos ostatniej formy Legii Warszawa, bo ta, umówmy się szczerze, nie jest najlepsza, natomiast tutaj wierzę, że no każda seria się kiedyś kończy i zaraz Legia zacznie punktować, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, natomiast oczywiście później po tym meczu Legia-Betis, spotkanie Jagiellonii-Białystok, też ten mecz będę komentował, więc tutaj mam nadzieję na fajną frekwencję, no i generalnie na fajne piłkarskie emocje, liczymy na dobre wyniki zarówno Legii, jak i Legii Agiloni. kanał 365 Dnia Piłce, Piotr Czepecki, serdeczne dzięki, że oglądaliście Materiał do końca, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do kciuku w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.